Mam dla was taką rewelacyjną informację. Jezus Chrystus, Bóg żywy, który przyszedł na ten świat 2000 lat temu, by stać się ofiarą za grzech, by stać się barankiem Bożym, bezgrzesznym, i który został poniżony, który został zbity, który został, wyglądał jak kawałek mięsa, gdy wisiał na krzyżu. Ten Chrystus, który przyszedł 2000 lat temu, żeby umrzeć za ciebie, żeby oddać swoje życie, byś ty mógł mieć życie w obfitości. Ten Chrystus niedługo wróci na tę ziemię. Tak, tylko wiecie, on tym razem wróci w zupełnie innej roli. To będzie inna odsłona. Wtedy przyszedł jako baranek Boży. Wtedy przyszedł jako człowiek, który umarł za ciebie. A teraz powróci jako potężny Bóg, jako król królów, jako sędzia wszystkich ludzi. I lepiej, żebyś był gotowy na ten moment. A jedyna możliwość jest taka, że zanim on powróci, musisz obmyć się w jego świętej krwi. Bo gdy on powróci, będzie już za późno. To będzie moment sądu. To będzie moment sądu nad tymi, którzy go nie przyjęli. Ale teraz jest czas łaski. Wciąż jest czas łaski. Możesz go przyjąć. On dzisiaj mówi do ciebie moimi ustami. On dzisiaj mówi do ciebie ustami tych wszystkich, którzy głosili Ewangelię przede mną. On mówi do ciebie. Oto jest czas łaski, nie lekceważ tego. Ewangelia jest prosta. Ewangelia jest prosta po to, żebyś mógł ją przyjąć, żebyś mógł ją zrozumieć, żeby każdy mógł ją przyjąć, żeby mógł ją przyjąć intelektualista i żeby mógł ją przyjąć upośledzony umysłowo. Po to Bóg tak to zrobił, żeby trzeba było się ukorzyć. Bóg ci tak to urządził, że ty musisz się ukorzyć. Musisz uznać, że ta prosta Ewangelia jest tym, czego potrzebujesz. Potrzebujesz tego najbardziej ze wszystkiego. Nie potrzebujesz tak wody, nie potrzebujesz tak jedzenia, nie potrzebujesz tak powietrza, jak potrzebujesz Chrystusa, bo On cię może zbawić. Woda spowoduje, że nie umrzesz z pragnienia. Jedzenie spowoduje, że nie umrzesz z głodu, ale to wszystko dotyczy twojego fizycznego życia, a ty potrzebujesz nakarmić się na wieczność. Musisz nakarmić się na wieczność. Żeby żyć w wieczności, potrzebujesz nakarmić się Chrystusem. Żeby żyć w wieczności, musisz uznać go jako swojego Pana i Zbawiciela. Musisz uwierzyć, że On umarł za ciebie, że On zmartwychwstał, że pokonał śmierć, że tylko w Nim jest zbawienie. Potrzebujesz uczynić Go swoim Panem i Zbawicielem. Nie ma alternatywy, ludzie, nie ma alternatywy, może ciebie jutro nie będzie. Może jutro umrzesz, skąd wiesz? Są wypadki samochodowe. Ludzie zabijają się nawzajem. Skąd wiesz, że jutro będziesz żył, a może cię w nocy dzisiaj napadną? Skąd wiesz? Nie trać czasu. Nie trać czasu, to jest coś, czego potrzebujesz najbardziej ze wszystkiego. Pojednać się z Bogiem. I jeżeli tego nie zrobisz, to te słowa zadźwięczą ci, gdy On powróci. Lepiej się nad nimi zatrzymaj, pochyl się nad tym, co słyszysz. To jest proste, to jest proste. Po prostu uwierz, że Jezus był tym, za kogo się podawał. Uwierz, że był wcielonym Bogiem, że stał się człowiekiem z krwi i kości, ale bez grzechu. Uwierz w to, że umarł za ciebie, że spłacił twój dług. I teraz ty musisz zdecydować, że bierzesz to dla siebie. Uwierz to, że zmartwychwstał. I że to może przynieść ci życie, jeśli w to uwierzysz i to przyjmiesz. I to znaczy narodzić się na nowo. Tylko tego potrzebujesz, żeby być zbawionym. Ta prosta Ewangelia zdecyduje o twojej wieczności. Ja zrobiłam to wiele lat temu i nigdy tego nie żałowałam. I Bóg był zawsze wierny. Był zawsze wierny. Nie zawsze było kolorowo. Ja nie mówię, że życie z Bogiem to jest hollywoodzka bajka. Ale to jest życie z pełnym poczuciem sensu. To jest soczyste życie, które ma prawdziwy smak. Które ma prawdziwy smak. To jest życie w poczuciu bezpieczeństwa. Że ta najwyższa istota we wszechświecie, Alfa i Omega, jest po twojej stronie. A ty jesteś w jej ramionach. Nie chcesz tego, naprawdę tego nie chcesz. Naprawdę nie chcesz mieć bliskiej, intymnej relacji ze Stwórcą Wszechrzeczy. Naprawdę nie chcę, żeby on był twoim tatusiem? Święty Paweł napisał w jednym z listów, że ci, którzy wierzą w niego, ci,
ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, mogą wołać Abba, Ojcze. Abba to po hebrajsku, a tak dokładnie po aramejsku znaczy tatusiu. Nie chcę, żeby Stwórca Wszechrzeczy był twoim tatusiem. To jesteś głupcem i frajerem. Ale ty wybierasz. Jest dzisiaj dla ciebie zbawienie. Jest dla ciebie łaska. Wybierasz. Wybierasz, decydując tak lub nie, dla Chrystusa. Życzę ci, niech te słowa dźwięczą w twoich uszach, niech słowa tych, którzy głosili przede mną, dźwięczą w twoich uszach. Narodź się na nowo, uwierz w Chrystusa. Przyjdź do Niego, nie pożałujesz, naprawdę nie ma nic cenniejszego. Nie ma nic cenniejszego, nie ma nic cenniejszego. Wybierz życie. Chrystus jest życiem i prawdą. On jest drogą. On jest sensem. On jest spełnieniem. On jest szczęściem, radością i źródłem. Nie ma nic innego. Nie ma. I zostawiam cię z tym słowem.